Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Jeszcze elekt. Senator elekt, no ale już, chociaż przejdziemy do tego. Jak często ludzie żartują z Pani nazwiska? Powiem tak, czasem bezwiednie, tak? Mówią na przykład, że bieda, coś tam. Przepraszam. Natomiast z żartów to mogę powiedzieć, że kiedyś przejeżdżałam przez mieścinę Nędza. Zrobiłam takie zdjęcie, bieda pozdrawia z Nędzy. I ten post miał najwięcej lajków ze wszystkich moich postów. Marek Migalski, pani niedoszły kolega w Senacie, żartował, że żeby z Raciborza dostać się, zrobić karierę w Warszawie, trzeba najpierw wyjść z Nędzy. Tak, a propos. Natomiast przyjaciół poznaje się w biedzie. W biedzie. I suchar na dziś. Bytom wysyła biedę do Senatu. Szczodre gratulacje. Dziękuję bardzo. Bytomiu, faktem jest, że do Senatu zawsze wybierano kogoś z Platformy, więc jakiś tam Andrzej Misiołek na przykład. Więc jakiś tam spektakularny sukces to nie jest. Ja powiem tak. Sukces byłby nawet wtedy, gdybym jednym głosem wygrała. A rywal łatwiejszy czy dużo łatwiejszy się okazał? Ja bym tak nie traktowałam tego w kategoriach oceny rywala, bo uważałam, że jakby moje doświadczenie, uważam się za osobę pracowitą, kochającą Śląsk, kochającą różne rzeczy robić dla dobra wspólnego. Nie miałam takiego jakby zamiaru, żeby się jakoś tam porównywać i oceniać. No, myślę, że gdyby pan senator Andrzej Misiołek nie przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, to pewno dalej byłby senatorem. Myślę, że tak. Najjaśniejszym momentem kampanii senatora Misiołka był występ na scenie Opery Śląskiej z jakimś medalem na koniec koncertu inauguracyjnego. Także no, tak różnie bywało. W Bytomiu nie będzie głosów liczonych ponownie? Tego nie wiem. Bo ja na pewno nie wniosę, żeby przeliczyć je jeszcze raz, natomiast trudno mi oceniać, co zrobi konkurencja. A jeśli gdzieś chcą, jak w Tychach na przykład, to taki skandal, że trzeba mówić o zamachu, krzyczeć wręcz, o zamachu na demokrację? To znaczy ja myślę, no, że często chyba każdy z nas ma, że oceniamy przed końcowym efektem, czy końcowym rezultatem, tak? Zdarzało się już, że gdzieś były powtórnie liczone głosy, natomiast one były zazwyczaj liczone wtedy, kiedy ta różnica była zdecydowanie mniejsza, tak? I była, nie wiem, kilkadziesiąt, czy około stu. No tu patrzmy na skalę. Tutaj wszędzie różnice są jednak większe. No ze Stanów Zjednoczonych też wiemy, że były liczone kiedyś głosy na Florydzie, wtedy, kiedy ważyły się losy kandydatów to w ogóle na prezydenta. Nie, kompletnie nie zrozumiałem. Gdyby coś takiego w Polsce miało miejsce, byłby chyba, nie wiem, przewrót byłby jakiś chyba. Tak czy inaczej, jakby ktoś się zapomniał, jak w Polsce są podzielone role, to przypominamy, Platforma ma kwestie typu zamach na demokrację, PiS ma kwestie typu totalna opozycja i wrogowie Polski. A każdy pani, z nas ma swoje na sumieniu. A pani gdzie się pozycjonuje na tej osi? Ja się staram funkcjonować w takiej normalności, bo ja uważam, że i w jednej opcji i w drugiej są osoby leniwe i pracowite. I pani co, im współczuje czy co? Nie. No. Aha, leniwe i pracowite, dobra. Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Halina Bieda, senator elekt Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Po raz drugi witam panią, państwa. Dzień dobry. Pani senator elekt, totalna opozycja ma dziś rządzić Senatem. Jak do tego doszło? No tak wyborcy wybrali, żeby no wyborcy wybrali, stwierdzić. Ale patrząc na wyniki wyborów do Sejmu, to te do Senatu to wyglądają jak jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni. No ale myślę, że do Senatu w większości okręgów też no, było dwoje, czy dwóch, czy dwie kandydatki, tak? Czyli no, wybór był jakby albo koalicja rządząca, albo opozycja. No, ale w wyborach europejskich też było albo koalicja rządząca, albo opozycja i koalicja europejska przegrała z Kretesem. No być może tu ma też znaczenie, kto kandyduje, tak? Bo jednak do Senatu to są okręgi jednomandatowe i wydaje mi się, że... Więc do Sejmu pani przyznaje, że listy mieliście po prostu słabe. Ja nie wiem, czy słabe, bo to znowu jest takie generalizowanie. Słabsze tak? niż PiS. Trzeba by, no ale na przykład w naszym okręgu mandatów mamy tyle samo co PiS, 4-4. Ale głosów mniej. Głosów mniej. No a generalnie, gdyby zliczyć wszystkie głosy
nie będące głosami na PiS, tak, no to w wyborach mieliśmy ich więcej. No jeszcze jakby dodać do tego tych, którzy w domu zostali, no to właśnie. W ogóle byłoby jeszcze więcej. Tak czy inaczej, w województwie śląskim jest 8 do 5 w mandatach dla opozycji w Senacie. Czy to jest mniej więcej tak, że dobra wiadomość jest taka, że wykrzesaliśmy ogień, ale zła, że nie wiemy, jak to zrobiliśmy? Ja myślę tak, że wszystko okaże się, bo po owocach ich poznamy i uważam, że zobaczymy, jak w tym Senacie będziemy pracować. Bo ja też mam taką nadzieję, że tych 13 senatorów ze Śląska, to jeśli przyjdzie ustalać coś z Zagłębia, ale generalnie z województwa śląskiego, może tak, doprecyzujmy precyzyjnie, to uważam, że jesteśmy w stanie się porozumieć i są takie decyzje, że robimy to ponad podziałami. Panie senator, pani zadebiutuje w parlamencie, to ja pani tylko tak panią uświadomię, że ostatnia próba zjednoczenia tak zwanego zespołu parlamentarnego parlamentarzystów z województwa śląskiego skończyła się w taki sposób, to kadencję jeszcze wstecz, że Platforma zrobiła swój i PiS swój. I żaden z nich właściwie się nie zebrał więcej niż raz. Ale może spróbujemy, dopóki jeszcze można, to ja uważam, że trzeba próbować, bo grzech zaniechania jest jednym z gorszych grzechów. Dzisiaj cała Polska właściwie wspomina sprawę i postać Wojciecha Kałuży. Przy okazji tego, co tych układanek w Senacie, biorąc pod uwagę nieznaczną większość opozycji, no to takie macie kadry nadal, labilne, Platformo? To też będziemy mogli stwierdzić tak w 100% na pierwszym posiedzeniu. Czy będzie tak samo jak rok temu w sejmiku? Mam nadzieję, że nie będzie. Co dobrego pani zrobi dla Bytomia w Senacie? Co dobrego zrobię w Senacie? Na pewno będę, jeśli pan prezydent będzie chciał, tak? Będę. Prezydent czego? Bytomia i Zabrza, bo mój okręg to jest Bytom i Zabrze. Jeśli będą sprawy dotyczące tych miast czy Śląska, to na pewno się tym zainteresuję, zaangażuję i gdzie będzie trzeba, to będę interweniowała, czy składała interpelacje, czy zabiegała o to, aby czy przy infrastrukturze, czy przy, nie wiem, kulturze, no gdzieś to dobro do Bytomia wróciło, czy było dane. No to wszystko zależy, no wiadomo, od ustaw, które będą, tak? Jesteście w stanie, szerzej patrząc na to, co będzie w Senacie opozycjo, zrobić coś generalnie dobrego w Senacie ponad dyżurne antypisowanie? Mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że nie pamiętam, jak jest, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale na pewno jeśli chodzi o Platformę Obywatelską czy Lewicę, czyli nazwijmy to nie koalicję rządzącą, to są osoby i takie, które już w Senacie były i są osoby nowe, więc ja mam nadzieję, że taka mieszanka nowego i trochę doświadczenia, no da jakieś pozytywne rezultaty. No, w województwie śląskim to macie w ogóle całkowicie nową ekipę. No, całkowicie. Ani jednego chyba senatora z tych, co byli. Tak, Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej, to będzie marszałek Senatu? Powiem szczerze, że nie uczestniczę w rozmowach, kto będzie marszałkiem Senatu, więc nie chciałabym się do tego odnosić. Gabriela Morawska-Stanecka w prezydium Senatu, jedyny przedstawiciel województwa śląskiego. Takie plotki. Nie słyszałam nic na ten temat. Spróbuję. Czemu nie Halina Bieda na przykład? Może nie zabiegałam o to? Pani senator, a co będzie w sejmiku po waszej wielkiej ucieczce do parlamentu? No wielkiej nie. 4 lata temu 16 osób chyba z sejmiku odeszło do parlamentu. Teraz chyba mniej. Tylko... Chyba trochę pani przesadza, ale dużo. Na pewno wydaje dużo. Wydaje mi się, że 16, bo liczyliśmy to. Też nie chcę teraz absolutnie tu stawiać tego na ostrzu noża, a teraz 7 nas odchodzi, więc no nie jest to jakaś większość, tak? No ale patrząc na klub opozycyjny, to Bieda, Saługa, Gramatyka opuszczają sejmik, jadą do Warszawy. No, jak opozycja ma gryźć, jak właśnie wybiliście jej wszystkie zęby? Myślę, że nie będzie tak źle i ci, co nas zastąpią, mamy nadzieję, że szybko się zaadaptują. Cztery lata mają. Czyli tak naprawdę pełną kadencję. Żeby się zaadaptować. Zmian. Tak jest. Kto panią zastąpi w sejmiku? Pan Marek Bieniek. Kim jest pan Marek Bieniek? Powiem szczerze, że zawodowo nie wiem. W ogóle nie znam człowieka. Nie, raz pana Marka Bieńka widziałam, natomiast osobiście nie znam, więc trudno mi się wypowiedzieć. Słyszała pani ciepłe słowa pod swoim adresem z ust marszałka województwa, tak? Jakub Chełstowski, Prawo i Sprawiedliwość, pytany o to, za kim będzie tęsknił wczoraj. Wymienił panią. Piękna historia.
I ja myślę, że współpraca przy stuleciu powstań śląskich pokazała, że mimo tego, że pan marszałek reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a ja Platformę Obywatelską, to jesteśmy w stanie współpracować i myślę, że dobrze współpracować. To a propos właśnie tych powstańczych obchodów, powstańczych rocznic, marszałek Chełstowski łaskawym okiem popatrzył na Świętochłowicę, a przy okazji, a właściwie konkretnie na Muzeum Powstań Śląskich, tak, tamtejsze, które ma być w połowie instytucją wojewódzką. Dobrze? To znaczy, biorąc pod uwagę finanse Świętochłowic i to, że dzisiaj muzeum nie jest tylko muzeum lokalnym, ale jest naprawdę regionalnym, czy nawet można by powiedzieć ogólnopolskim, bo taką chyba dzisiaj pełnimy rolę, to uważam, że dobrze. Dlatego, że samorząd zazwyczaj utrzymuje miejskie muzeum, tak? Dziś Muzeum Powstań Śląskich, oprócz tego, że jest muzeum miejskim, bo ma zbiory dawnego Muzeum Miejskiego Świętochłowickiego, to przede wszystkim jest Muzeum Powstań Śląskich i pełni taką rolę ponadlokalną. I to zdecydowanie uważam, że jest dobra decyzja. Ale że... to tylko oszczędności będą korzyścią w tej sytuacji? Oszczędności dla miasta, przypomnijmy. Oszczędności dla miasta, ale 600 tysięcy złotych? No połowa to jest około 550-600 tysięcy, tak, bo taki nasz budżet jest. Natomiast no, takie współprowadzenie, no mam nadzieję, że biorąc pod uwagę te obchody stulecia, które będą aż do 2022 roku, no to są to na pewno większe możliwości współfinansowania, bo to nie jest tylko połowa tej dotacji, ale zarówno jedna, jak i druga strona, czyli i miasto, i województwo, mogą jeszcze te środki zwiększać, na przykład na działania merytoryczne. Bo ten budżet, o którym mówimy, on dotyczy tylko takiego podstawowego utrzymania, funkcjonowania muzeum, marszałek mówi, a nie działań merytorycznych. Obie strony właściwie mówią, że muzeum może dzięki temu być lepsze, większe, bogatsze, ciekawsze. My chcemy się rozbudować, chcemy, no też drugi budynek, w którym są nasze możliwe, 2022 rok, żeby muzeum było właściwie większe o tak, ten. Tak, to jest możliwe, dlatego że my mamy projekt już gotowy i pozwolenie na budowę tego drugiego budynku, w którym mamy wszystkie zbiory i mieści się nasz dział historii. Chcemy startować do funduszy norweskich, które na przełomie tego roku i stycznia 2020 mają być uruchomione. No mam nadzieję, że to się uda, dlatego że na pewno miasto ze swoich środków nie jest w stanie takiego budynku zrewitalizować i powiększyć muzeum. Jakie to koszty są? Około 8 milionów. Tylko czy to jeszcze jest pani sprawa, pani dyrektor? To się okaże. A pani by chciała kierować Muzeum Powstań Śląskich nadal, czy wolałaby na przykład skupić się na antypisowaniu w Senacie? Ja myślę, że ja nie będę się skupiała na antypisowaniu, tylko na dobrej pracy i współpracy. A co do muzeum, to jesteśmy z panem prezydentem umówieni na rozmowę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie ustalę, jak to będzie do końca. A pani ma oczekiwania jakie wobec tej rozmowy? Jakie mam oczekiwania? W kontekście, tak, no swojej przyszłości w tym muzeum. Ja nie mam żadnych oczekiwań względem mojej osoby, bardziej względem funkcjonowania muzeum, tak? Czy na przykład będzie możliwa ta rozbudowa, jak z funkcjonowaniem w kwestii wakatów. Marszałek obiecał, to święte słowa. To miejmy nadzieję, że się spełnią. Znaczy, zacznijmy. Podkreślmy przede wszystkim, że to jest możliwe, tak? Tak, to jest możliwe. Andrzej Sośnierz był szefem Skansenu. Tak, i posłem. I posłem, tak, w czasach, kiedy rządziła województwem Platforma, tak też pani... Nie ma tutaj takiego obligu, że muszę zrezygnować z funkcji dyrektora. Ale prezydent Świętochłowic mógłby po pani wejściu do Senatu panią zwolnić. Mógłby. Bo podobno już raz próbował, jak pani była w sejmiku jeszcze. Tak. I co... z tego wyjdzie? Ja myślę tak, że nie ma, panie redaktorze, co gdybać, bo no, życie niesie swoje scenariusze. Mam nadzieję, że najbliższe dni wyjaśnią i będziemy mogli stwierdzić, jak będzie. Bo jeszcze marszałek panią lubi i to brzmi jak dylemat. Nie, no ja myślę, że panie redaktorze, nieraz mówiliśmy, że i po jednej stronie, i po drugiej, wśród redaktorów, i wśród dyrektorów, kierowców, krawcowych są osoby, Czekam na to. Po prostu różne? Okay, spodziewałem się jakiejś konkretnej puenty. Pani senator, co będzie z Platformą po tych wyborach? Platformą Obywatelską? No na pewno czekają nas wybory wewnętrzne, bo tak stanowi statut. Wybory przewodniczącego
i przewodniczących okręgów. To najpierw może od góry zacznijmy. Czas Grzegorza Schetyny się skończył? Jak wyborcy mówią, zdecydują, czyli członkowie wyborcy Platformy. Wyborcy zdecydują, tak. A pani jako wyborca to tak uważa, czy nie, nie? Zobaczymy, kto będzie kandydował i który z kandydatów będzie lepszy. Borys Budka szykuje się na to stanowisko ponoć. Ślązak z Katowic. No to śląska koszula zawsze bliższa ciału. No, załóżmy. Tylko co ta zmiana lidera miałaby zmienić w tej sytuacji? Przecież to nie Schetyna przegrał wybory, tylko wasi kandydaci w Warszawie, na Śląsku, w Zagłębiu. No tak, ale to ja myślę tak, że każda społeczność ma lidera, swoich członków i zarówno lider, jak i członkowie no, powinni się angażować jednakowo dobrze i mocno. I ja myślę, że od wizji, tak, czy to będzie pan Grzegorz Schetyna, czy to będzie pan Borys Budka, czy jeszcze kto inny, no zależy jak partia będzie funkcjonowała, tak? Czy jaka będzie kampania prezydencka, jak się zaangażujemy wszyscy. A kto powinien być kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej na przykład? Ja myślę, że dobrym kandydatem by była pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona ma być premierem przecież. No, ale równie dobrze może być prezydentem. I premierem, i prezydentem. I jeszcze kimkolwiek byśmy chcieli i życzyli kobiety sobie. Kobiety poradzą sobie w wielu funkcjach jednocześnie. Pani senator, a teraz schodząc na dół trochę, Wojciech Saługa powinien zrezygnować z funkcji przewodniczącego, jeszcze zanim odbędą się wybory? Czy nie? A w kontekście? No tych zmian, które pani sama zapowiada. Aha. No ja myślę, że to pan przewodniczący Saługa musi sobie odpowiedzieć, czy chce być jeszcze dalej szefem Śląskiej Platformy, tak? I uważam, że wtedy te decyzje będziemy podejmować razem, tak? To znaczy, jeśli on będzie chciał startować i kto inny będzie chciał startować, to też będziemy mogli stwierdzić w danym momencie... Może Dawid Kostępski. Ale pan Dawid Kostępski, z tego co mi wiadomo, już nie jest członkiem Platformy, więc chyba nie będzie decydował. Pani senator, a powinna ta zmiana się dokonać w regionie, u was w partii? Jeśli chodzi o władzę, tak? Trudno mi powiedzieć, tak? Bo tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, kto byłby ewentualnym kontrkandydatem. A kto byłby ewentualnym kontrkandydatem, jeżeli tak będzie się przedstawiać sytuacja? Nie wiem. A uważa pani, że powinien być kto? Nie mam zdania w tej kwestii, kto powinien być. Ktoś, kto jeszcze wierzy, że Platforma w Województwie Śląskim ma jakieś perspektywy. No mam nadzieję, że wszyscy w to wierzymy. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, tak? Właściwie powtarzają wszyscy pytani, może mniej oficjalnie, co pani o tym sądzi? To znaczy, no pan Arkadiusz Chęciński na pewno ma cechy lidera. Tylko jest i przywódcy. A mnie to nie przeszkadza. Ja studiowałam 5 lat w Sosnowcu i nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Cechy lidera i przywódcy, czyli co, byłby dobrym nowym przewodniczącym Platformy Śląskiej, Śląsko-Dąbrowskiej? Ja myślę, że ma takie cechy, że byłby dobrym. A te rozstrzygnięcia, to one się odbędą przed wyborami krajowymi, czy po wyborach krajowych? Jak to u was wygląda? Te regionalne. W sensie czasowym? Tak. No chyba najpierw te są, a później wybory przewodniczącego. Czyli najpierw w regionie, tak. A wybory krajowe mają być w lutym? To znaczy roku? Styczeń, luty chyba. Taki jest kalendarz. Czyli jeżeli do tych zmian dojdzie, to raczej w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Teoretycznie tak. Halina Bieda, senator elekt Koalicji Obywatelskiej, była dziś z nami o poranku mglistym? Ale trochę. Już słonecznym. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.